Siemano, w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać wszystkie misje na Inferno z tygodnia 8. Więc tak, jest rzuć granatem dymnym tak, by wylądował na górze środka, rzuć granatem dymnym tak, by wylądował na bananie, rzuć koktajle mołotowe tak, by wylądował na bananie, oślep trzech wrogów w pojedynczym meczu i zadaj 50 punktów obrażeń granatami w pojedynczym meczu. A więc przejdźmy do pierwszej misji. Na początku polecam dołączyć do antyterrorystów, bo wydaje mi się, że tak jest łatwiej. Rzucić na środek i na banan granaty. Jak widzicie, ja tu sobie kupiłem granatę. No i tutaj rzucam na środek. Nic prostszego. W następnej rundzie kupcie sobie smoka i mołotowa. I tak jak ja na filmie, udajcie się na banan. Tym oto sposobem zrobicie sobie dwie misje za jednym zamachem. Prościej, łatwiej, przyjemniej. I na koniec zostanie nam misja z oślep trzech wrogów. I zadaje 50 obrażeń z granatów. Więc w następnej rundzie kupujecie sobie nade'a, granat zapalający i flasha. Rzucacie to wszystko na banan. Jedna, dwie rundy, może trzy. I zrobicie tą misję. Tylko pamiętajcie, żeby rzucić na głęboko te granaty. Żeby oczywiście dotarły. Jeśli wam pomogłem w tym filmie, zostawcie suba, lajka, komentarz. Możecie też wpisać na Discorda, link w opisie. Do następnego odcinka. Na razie.